Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i kontynuujemy, słuchajcie, naszą misję w grze Hitman Rozgrzeszenie, czyli Hitman Absolution. Kontynuujemy. Poziom ten sam, który był. No i lecimy dalej. Miałeś rację. Handlarz bronią ściga Wiktorię. Muszę go powstrzymać, zanim za bardzo się zbliżę. Rany jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nigdy nie lubiłem uciekać. Wedle moich źródeł dziewczyna jest w Chicago. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebuję cię do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w to? Wayne. Słyszałem. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę? Laska to Wiktoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie, jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa. Rozumiesz? Sporo zachodu z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. Skrzyknę moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Weź ze sobą Leniego. Może ją przywieźć, gdy ją znajdziecie. Lenego, krzywą kuśkę? Potrójne wynagrodzenie. Wybacz, to kmiot. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Zgoda. Lenny, przybądź i daj gościowi ognia. Przybądź, krzywa kuśka. Lenny, krzywa kuśka. Zamknij się, Wade! Lubię starego, dobrego Wade'a, naprawdę. Ciarki mnie przechodzą na widok tego chuja. Pewnie dlatego go lubię. Blake Dexter to naprawdę bezwzględny skurwysyn. Ale gościem, który na pewno trzeba się przejmować. Jest jego wspólnik, do Osmond. Właściciel klubu Vixen na Bristol. Nawet jak na moje standardy. Jest zwany i ma dużo znajomości. A na pewno wkrótce znajdzie tę twoją dziewczynkę w sierocińcu. Skąd to wiesz? Jeśli Chicago wie, ja też wiem. W przypadku Toma jest podobnie. Wyślij mi jego zdjęcie. Czyli cóż, będziemy musieli się gdzieś tunelami przekradać. Tak by na to wychodziło. Udaj się do klubu Vixen. Zobaczmy, gdzie my w ogóle jesteśmy. Tutaj jesteśmy. O, dziewczęta, trzeba się martwić. Chłopcy sobie poradzą. Uciekinierzy, głównie ci. A nad dziewczętami trzeba czuwać, bo diabeł tylko czeka. Weźmy może tą butelkę. Uwagi zabiera je na Hawaje. A to złe miejsce. Z tym, że ją na razie może ukryjmy. Nie bardzo wiem, gdzie tu iść. Szczerze powiedziawszy. O? Idzie tu ktoś? Albo i nie? Że coś tu cuchnie. Ten kotek trochę sobie tu poleżał. Dobra, pierwszy. Dobra. I spadajmy stąd, nim nam mundury przyśmietną. Niech centrala przyśle tu jakiegoś kycla. Ta, bo ich to kurwa ruszy.
Czy tutaj coś możemy zrobić? Ja nie bardzo wiem nawet, słuchajcie, którędy my mamy tutaj iść, powiem wam szczerze. Tam są... Tutaj góra, to chyba nie, no nie będziemy tędy wychodzić. Punkt kontrolny, dobra. Aktywujmy. Niewiele nam to dało, bo póki co żeśmy tutaj niewiele osiągnęli, no ale... No ale dobra. Tu jest czysto. Kompletnie nie wiem, gdzie iść. Modlę się do świętego Antoniego. O kurde. Matki Bożej. Dobra. Do nich to modły zanoszę w intencji tych, co zniknęli, zaginęli. Okej. Dobra. Dobra. Co to? Ciało w pobliżu. Dobra. Na szczęście nikogo nie zaalarmowali. Może się przebierzmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale powiedzmy. Zobaczę, gdzie tutaj jest jakieś miejsce, żeby schować. A, tu jest. Dobra. Może od tego zaczniemy. Powiedziałem świętemu Antoniemu i Matce Bożej, błogosławione niechaj będzie jej imię. Dobrze, posprzątajmy jeszcze tutaj. Dziewczęta nazywają. Więc myślałem, że jego zapytacie. Brak miejsca. No dobra, brak miejsca to brak miejsca. Idźmy dalej. To już drugi raz nie możemy z tego skorzystać, z tego aktywowanego punktu. Ale zastanawiam się, gdzie mam dalej iść, no bo tutaj wychodzę już na zewnątrz. Czy to jest dobry pomysł? Ale chyba nie ma innego wyjścia. Zaraz, przez tunel obok Roxy pasuje do opisu ptaśka. Dobra, po cichutku, po malutku. Dobra. A pan czemu się tak tu skrada? Nie, ja nic, tylko tak.
Sprawdźmy. No, zaskocz. Dobra. O, i tu mamy jakieś wejście. To chyba będzie to. Tak. Znajdź doma Osmonda. No to próbujemy. Tam coś jest dalej tutaj. No dobrze, szukamy w takim razie. Nie ma się czym przejmować. Więc wszyscy tutaj są głupi, tak? Słowo Hawaje też nic ci nie mówi. Surfing? Tylko tyle, kolego? Nie jestem twoim jebanym kolego. Znaleźliśmy dziewczynę z twojego klubu, zgwałconą i zamordowaną. A przy jej zwłokach już ktoś zostawił pocztówkę z Hawaju. Wszędzie są jacyś popaprańcy. Kurwa, to nie nasza sprawa, co dziewczyny robią w wolnym czasie. Więc dla was to tylko banda głupich dziwek. Sumienie was nie gryzie. Co wieczór widzę tyle cysków i dup, że w mózgu nie starcza mi już miejsca na sumienie. Czy my wyglądamy jak elfy świętego Mikołaja broniące bieguna północnego? Czekajcie, może byśmy rzucili tą butelką? Albo nie. Skoro gość ten odchodzi, spróbujemy wejść. Elita Chicago! Zawsze miło was widzieć. Nie musisz płacić. Baw się dobrze. Dzięki. No, ładnie nam nawet poszło. Specjalny, chcesz się gapić na cycki, to wyskakuj z kasy. Człowieku, no co ty? Henk mnie zna. Henk zawsze mnie wpuszcza. No proszę cię. Henk tu jest? Jakie zna teksty? Henka? No bo Henk nie znam żadnego jebanego Henka. Kumarz, mam lepszy pomysł. Patrz w kierunku bar. Kurwa, bo to dobra, nie lubię być kurwa, tam, gdzie coś się dzieje. Okej. Okay. Gdzie ten Osmund? A tutaj jest typo, patrzcie. Czyli jego musimy załatwić. A co na was? Co lecę? Możesz, ale nie ma. Nie zgarnij te butelki. Chciałbym, żeby nazwa tego klubu nie pojawił. Dobra, chodź. Zaraz do ciebie przyjdę, skarbie. Koleś, uważaj. On wyszedł? Czekajcie, gdzie on jest? Był? Nie, tam poszedł gdzieś. Nie chcę go spuścić z oczu. Ale on tam gdzieś idzie. Rozrywkę znajdziesz na dole. Drobniaki tylko. Jedź! A to co? Gdzie on poszedł? Tutaj? Przedkim uciekasz. Ej, z duszkami. O. Chodź tu na chwilę. Jest gość. Pokaż, jak się ruszasz. Tylko że jest tutaj ta tancerka, to tutaj nic nie zrobimy, żeby ona poszła gdzieś. Promocja dla niebieskich. Nie płacisz za wstęp, kolego. Wchodź. Dobra. A po co ona tu wchodzi? O, jestem wzruszona. Ty też nieźle wyglądasz. To co powiesz na wspólny pobyt w tanim motelu z butelką tequili? Może być. Wyszli. Kurczę. Niedobrze. Chcesz skoczyć do mnie po występie? Kocham cię, skarbie. Co tam? Nie widzę. Gdzie on lezie? Świetnie. Są już w łóżku? No nie mogę teraz zabić celu. Teren prywatny? Nie, no bez sensu. Jak może być teren prywatny kibel? Ej, czas żebyś się stąd zmył, kolego. No, odjazda. No, dobrze, wiesz z kim masz do czynienia, tak jest.
pilnują go. No ale my go też popilnujemy. Musi być jakiś moment, kiedy on zostanie sam. Gdybyśmy tego ochroniarza jakoś tutaj, kurczę... A? Pozwalają komuś takiemu nosić broń? No widzisz. Tylko żartuję, panie Błazo. A nie, tu już jak przychodzę, to już się kończy. Zapisz jak małpy w zoo. Wypierdalaj! Czyli teraz, patrzcie, teraz jak już go nie ma, to się nic nie dzieje. Dobra. Może go, jakoś go tutaj ściągniemy. Zażyjmy apteczkę, tak. Jak tego gościa teraz tutaj ściągnąć? O! Dobra. Dobra, bierzemy go. Oj. Dobra. O, szafa jest, dobra. Zamykamy. Czyli tutaj już mamy to czyste. Gdyby on jeszcze raz, karta dostępu, bierzemy. Jakaś spluwa. Możemy ją wziąć, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No i szukamy naszego. Dobra, nie, już. Jest gość nasz. Dobra. Pokaż mi zielone. Gdybyśmy jakąś truciznę mieli. Bo on coś pije tutaj. 78 dolców? Poważne? Nie ma pieniędzy, nie ma cycku. Joe, piwo nam się kończy! Może niech ktoś zgarnie te butelki. Pokaż, że masz jaja, chłopie! Chcesz może jeszcze jednego? Ej, pokaż kasę! Mam dla ciebie 5000... Prawdziwą kasę! Właśnie zaczynamy happy hour! No. Tędy poszedł, dobra, idziemy szybko za nim. Dobra, chłopaki, tę kolejkę stawiam ja! To ty gdzieś wyszedł? Gdzie on jest? No cześć! A, tam jest. Idzie w tą stronę, czekajcie. 3 razy gin z tonikiem, 1 piwo. Dobra. Co? Nie! Czekaj, co ty? Co takiego? Poczekajmy na niego. Zaczekamy, aż będzie wychodził, bo tutaj znowuż jest jego straż. Dobra, punkt żeśmy... Wychodzi, patrzcie. Zawsze miło widzieć faceta w mundurze. Cieszę się. No nie, na razie go nie będziemy ruszać. Musisz zapłacić żadnego macania. Podejdź do tutaj, mam 20 dla ciebie, skarbie. Nie ma pieniędzy, nie ma cysku. Kolego, chodź na moment, kolego, chodź. Gdzie ty kurwa jesteś? Ja tu sterczę. Co będzie? Czekaj, co? Chyba sobie jaja robisz. Czy on wchodzi dobrze? To już jest nasz. Dobra. Kartę dostępu weźmy. I ukryjmy gościa. Dobra, łatwo poszło. Dobra. Czyli co, teraz mamy się kierować chyba do wyjścia, tak? Halo, proszę pana, ja poproszę whisky sour. Masz ochotę na specjalny. Hej, gdzie jesteście? Musisz zapłacić żadnego macania. Ja to pracuję. Pokaż mi zielone. Przede mną strefa dla personelu, tak?
chodzi? Pierdalaj, co? No i co, gościu? Pójdzie? Czy on tu będzie stał? Pierdalaj, Pedrylu! Chciałbym go załatwić, ale coś mi średnio to wychodzi. Nie pojawia się kół. Nie, wiesz co? Chuj ci w dupę! Tobie i całej twojej rodzinie! Ja za chłopczykami nie przepadam, także możesz się cofnąć. Jakie teksty? Ty, zasraniec! Wypieprzaj mi stąd! Dobra, czekajcie, może tutaj staniemy. Myślisz, że możesz mnie, kurwa, oszukać za srany zjebie? Żadnych gwałtownych ruchów, bo... Ty, kur... Wybierasz się na bal przebierańców? Kurczę, co jest grane? W jaki sposób on mnie... No nie! Dobra, słuchajcie, wczytam punkt kontrolny, bo to nie ma sensu w tym wypadku. Dobra, ten gość jest teraz tutaj. My na razie sobie przejdziemy tutaj do kibelka. Ale cycowie, no nic tylko ściskać. Przeliczę dzisiejszy utarg. Jeśli zabraknie choć jednego centa, puszczę ci siuta. Dobra. To była gdzieś karta dostępu, jest. No i czekamy teraz na... na naszego pacjenta. On za chwilę powinien się tu zjawić. Jeszcze jest tam przy... Tutaj pokaz ma, dobra. Chwilę musimy zaczekać. No i zbliża się już nasz gość. Dobra. Dostań się na pierwsze piętro. Okej. Tu karta dostępu, bierzemy. Wteczka nieaktywna. Nie bądź wódzem! Musisz zapłacić żadnego maca, nie? Żadne specjalne. No dalej, że mnie pragnie. Halo?
Kaska w majteczce. No dalej, nadal szukam. Nie ma pieniędzy. Ej, nie, nie, ej. Pamiętasz, jak zostawiłaś Johnego w restauracji? Pokaż no zielony. Krzyczałem na ciebie wtedy? Nie. Nie wiem. Nie masz wszędzie wybuchają sztuczne ognie. Ja to pracuję. Chyba już nie pójdę do domu, dobra? Mogę tutaj wejść? Co ty gadasz, stary? Od kiedy jesteś w becie? To twój wieczór kawalerski, zabaw się. Przeleć jakąś lat. Teren prywatny. Dobra. Ostrożnie. Nie mogę sobie poradzić z domem. Nie wiem, co robić. Słuchaj, jesteś tu nowa. Doma trzeba wkalkulować w tę robotę. Nie wygłupiaj się. Każdy klub ma swojego doma. Chciał, żebym dała występ na zapleczu. Nie robię takich rzeczy. Powiedział, że jeśli się nie zgodzę, urządzi mnie tak, jak wczoraj urządził Loli. Oj. Spływaj stąd, Fiucie. Dlaczego ja nie mogę iść? Jeśli nie znikniesz w ciągu 10 sekund, urwę ci kurwa jaja i przywiążę ci je do nosa. Ty, pizduś, jebnę ci. Co, kurwa, wystroiłeś się i nie masz teraz dokąd pójść, co? Zatrzymaj się! Wszyscy słyszeliśmy tę historię, nie? No wiesz, ale... Kruszka spalona. Ładne wdzianko strojniki. Który ma takie głupie pomysły? Może się uda? Znaleziono wyjście. Zaczekajmy. Poczekajmy, może oni postrzelają, przestaną? No, kolejni się włączają w akcję, widzę. Ja pierdolę, gdzie on zniknął? No, może zaraz odpuszczą. Rozpłynął się w powietrzu, kurwa mać. Gdzie się podział? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Dobra, udało się. Teraz nie szukają. Obszar zagrożenia. Nie, czytałem o tym rano, tak. W porannym wydaniu, tak. No, wiem, nie mogłem w to uwierzyć. Jasne. Tak, najwyraźniej skurwiel mówił prawdę. Właśnie widziałam doma. Powiedział, że jak nie zabawię jego znajomych, wyślę mnie do chowania. Może w ich tyłkach, nie wiem. Słuchaj, wystarczy, że zabawisz się z jego znajomkami. Byle sobie za dużo nie wyobrażali. Ojejku. My wszystkie to przeszłyśmy, słonko. Na szczęście oni nie proszą dwa razy. Powiedzcie mi, co się dzieje w Hawajskim? Wszystkie mówicie, że coś złego. Nie, tutaj nie chcę wchodzić. Jakiś klub, jak zaplecze? Tak, coś w tym stylu. Tutaj jest jakieś przejście? Tak. Chciałabyś do niego należeć. Tutaj coś? Chodzi na to, że tu pusto. Odsłuchaj wiadomość. Tak, Tułek. Wysłałem kilku chłopaków, żeby zgarnęli tego ptaśka. Jeśli naprawdę pracuje z hitmanem, musimy mu przyciąć skrzydełka. Odezwij się, gdy namierzycie tę dziewczynę. Dexter węszy fortunę. Mam zamiar dostać swoją działkę. Widzimy się wkrótce, stary. Miałeś rację. Dom szukał Wiktorii. Dorwałem go w ostatniej chwili. Dobra robota, Kudos.
Ciebie też ścigał. Zjawi się jakiś facet. Nazywają go Wade. Ten gość jest bardziej nienormalny niż kiblowy szczur. Musisz tu natychmiast przyjechać, bo zaraz zrobi się tu głośno i bardzo jest sympatyczny. Oddzwonię do ciebie. Czyli lecimy dalej. Zadanie nam zaliczyło, ale już było blisko. Unikaj policji. Coż to? Pociąg. O kurczę, ile tutaj policji. Czekajcie, czy ja tędy przejdę? Chyba nie przejdę. Nie ma takiej opcji. Gdzieś tutaj jest ciało. Na stówę. Nie mogę nic znaleźć. Ja też. Boże, co za dziura. Dokładnie. Dlatego to idealne miejsce. Wszystkie ślady wskazują, że w jakiś sposób klub wiąże się... Tu mamy butelkę, słuchajcie. Gdzieś była butelka. Widziałem butelkę i nie... Jest butelka. Czekaj, butelki nie mogę wziąć. To jeden z najpopularniejszych zawodów. A, bo już jedną mam. Dobra. A ja, wiesz, no... Popieram tę ideę. Patrol poszukiwawczy. Nie odejdę, jeśli nie będą mieli powodów. Daj spokój. To gówniana praca. No weź, z kim ty rozmawiasz? Czyli co mam zrobić? Jeżeli jest nielegalny, to nie ma problemu, nie? Znaczy, więcej możliwości zawodowych dla nich, nie? Przepraszam, że przerywam panienkom dyskusję. Ale chyba powinniśmy szukać trupa. Wiem, że to gówniana robota. Ja jestem twoim szefem. To uczciwa robota, ale ktoś musi ją wykonywać. Sporo nad tym myślałeś, co? Kurwa, szajby idzie dostać. Nie znajdziemy tu niczego, dyskutując o pożytkach płynących z machania cyckami na róże. Weźcie się w każdą stronę. Tędy może? O, i tu żeśmy minęli właśnie to. Dobra, tędy. O, tam mamy chyba punkt aktywacyjny. Zobaczmy, co tu jest. O, jakaś spluwa policyjna, fajnie. Apteczka. A dlaczego ja nie mogę apteczki wziąć, użyć, zażyć? Nie wiem. Tutaj coś jeszcze jest? Zerknijmy, zobaczmy. Butelka, ale jedną butelkę mam. Kamera. Nie, tutaj nic nie zrobię. Dobra, aktywujmy punkt. Punkt kontrolny aktywowany. Czy tędy bym nie wszedł? Patrzcie. Nie. Tędy. A nie, coś jest krawędź. A, u góry krawędź. Dobra. Spróbujmy. W do góry. Dobra. Gdzie myśmy się dostali? O. A, i ta laska prawdopodobnie odwróci ich uwagę. Tak. Dobra. Tak zrobimy, ją zrzucimy. O, teraz. Gdzieś tutaj jest ciało. Na pewno. Nie mogę nic. Co jest? Tego tu nie było jeszcze przed chwilą. No ale jest. Dobra.
Dobra, gość idzie tam. My schodzimy. I idziemy w górę. Udało się. Uff. Tu są jakieś butelki do odwracania uwagi, ale nie będziemy z nich korzystać póki co. Oj, 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 oj. Co ten gość tutaj robi? Ja go nie zauważyłem. O, schodzić będzie pewnie. Tak. Aha, czyli on idzie tutaj. Dobra, to niech sobie idzie tutaj. To nas nie zauważy. Jak on idzie tutaj, to niech idzie. My idziemy w górę. Ups. Krawędź. O, mamy wyjście. Patrzcie. Opuść budynek. A, ale to jeszcze nie koniec. Ptasiek, wracam do Chinatown. Nie wychylaj się i uważaj na siebie. Tak, no łatwo ci mówić, ziomek. Rany, ten Wade. Mówią, że ma sposoby, by zmusić do gadania. A obydwaj wiemy, że mam wiele do powiedzenia. Pośpiesz się. Tylko spokojnie. No nic, próbujemy. Stąd żeśmy przyszli. No nic, próbujemy. Spokojnie. Jeżeli nie jest łysy, to nie nasza sprawa. Przynajmniej dzisiaj. Co? Nie ma co się spinać. Teraz jeszcze właśnie... Jeszcze nic. Ty myślisz, że to zabójstwo, tak? Nie. Nie, nikogo nie widziałem. Nie chcę skakać, chcę przejść. O, właśnie tak. Właśnie o to mi chodziło. Coś... Dobra. Teraz na dół muszę zejść chyba. Albo nie, krawędzią mogę też przejść, patrzcie. Przejdźmy tą krawędzią. Ominimy okno. Aha, bo tutaj możemy... No dobra, może przejdźmy do środka. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Co tu możemy w ogóle zrobić? I zejście na dół. Ostre i jasne. Chciałbym to samo powiedzieć o tobie. Gdzie my jesteśmy? Żeby to zrobić. Padłem na to wczoraj. Nawet specjalnie wstałem, żeby zapisać. O kurczę. No i czego się wszystkie fajerwerki? Słuchaj, to ładnie. Mamy pozwolenie... Fajerwerki, czyli musimy jakoś te fajerwerki zdetonować. Ja jestem z tych, co żyją krótko i umierają młodo. Nie? Bądź głupi. Ja wolę żyć nie za szybko i użyć w średnim wieku. Najlepiej podczas partyjki golfa albo w pokoju hotelowym z głową na biuście swojej sekretarki. O, poszli. Dobrze. Zwariowany dur. Nie masz sekretarki, tylko mnie. A ja nie mam cycku. Ej, widziała pani w ciągu kilku ostatnich godzin łysego faceta o wyglądzie... Zewu reguluje przepływ wody w zraszaczach. Zamknijmy. Wchodzić tu nie będziemy. To lodówka jakaś. Ludzie zastanawiali się, czy byłem wcześniej zmarłym geniuszem, czy autorem jednego przeboju. Nie, coś będzie kombinowane. Czy możemy te naboje, więc już niestety nie możemy wziąć? Nie gram. Ale planuję. Kiedyś. O. Co my tu możemy zrobić, słuchajcie? Wejdziemy z powrotem tutaj. Nie. Nie chcemy tam.
Co pan robi? Witam, panie władzo. Co ty robisz, dziwaku? Ile ty masz lat? Ja tylko przyszedłem kupić pieprz syczuański. To zwykły pieprz. Zapal fajerwerki? Przykro mi, ale musimy zamknąć to miejsce. Mamy bardzo groźnego człowieka. Dym powstały po ich odpaleniu, powinien zmniejszyć widoczność. Aha. Przykrywka spalona. No to wiejemy. Tylko gdzie my mamy iść? No nie! Ojejku. No już chyba niestety po nas. A może i nie. No nie, po nas chyba już będzie. Niestety. Ej. Nie mogę kontynuować, gdy przeciwnicy są zaalarmowani. No fajnie. Co z tego, że znalazłem wyjście, jak oni są zaalarmowani. No nic, przeczekamy. No musimy przeczekać ten moment, niestety. Niestety, nie udało nam się po cichu tego zrobić, ale może oni przestaną za chwilę. Zobaczymy. Cały czas widzę, są zaalarmowani, no ale... Poczekajmy. Jeszcze jeden tu jest. Widzę coś. Już nie widzisz. Dobra. Teraz możemy iść. O, ale to jeszcze nie koniec nadal. Ho. No dobra. Niczego nie widzę. To dlatego, że nie patrzysz tam, gdzie powinieneś. Nie jestem debilem, co nie? Gdybym patrzył, gdzie trzeba, to już byśmy byli w domu. Mówię, niczego nie zauważyłem. Ale coś musi tu być. Przestaniesz tak gadać? Ale taki mam głos. Nic na to nie poradzę. W porządku. Wiesz co? Powinieneś zapytać ptaśka. Może on coś wie. Spróbujmy. Gdybym miał 10-centówkę. Dobra. Tak, zrobię ci dobrze.
Jesteśmy w środku chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O kurczę. Przykrywka spalona, no nie. Dobra. Czekajcie. Co ja mam teraz zrobić? Tu wychodzę na drugą stronę. Dobra. Czysto. No niestety nie poszło to dobrze. No ale co zrobić? Co teraz? O cholera, są tutaj. Trójka ludzi Wade'a wypytuje ludzi w tłumie. To tylko kwestia czasu, nim mnie zobaczą. Musisz mnie stąd zabrać, ziomek. Musisz, dla twojego własnego pieprzonego dobra. Tasiek, skup się. Nie rób nic głupiego. Zajmę się tym. No i co tutaj? Aha, czyli tych trzech ludzi mamy wyeliminować, dobra. W tłoku cele nie zorientuje się, że ktoś się śledzi. Patrzcie, tu wszyscy są obok siebie. O kurczę. Dobra, idziemy za pierwszym z nich. Zapłacił. Tak, tu. Korzystnie sprzedam. Jasne, mogę rozmienić. Idziemy na razie za tym. Najlepsze herbaty w mieście. Tutaj. Pewnie też idzie do kibla. Nic nie słyszę. Gdzie jesteś? Wydaje nim zmieni się Diłany. Nie, coś kupuje. Dzwonił. O, dajże spokój. Łyknij za $20. Ej, ty. Ty. No, tak, ty. Ty. Do ciebie mówię. Nie, no, chodź tu. Proszę. Kupujcie świeże warzywa. Będziesz sobie pluć w brodę, że cię tu nie ma. No tak, wszyscy tu są, więc dobrze mieć was w okolicy. Nie, nie, jeszcze czas. To odbiera twoje życie. Nie dawaj. Twoje zdrowie. Będzie ci ciężko w to uwierzyć. Wierzcie, póki to rozdę idzie. Brokuły! Najlepsze ceny w mieście! Najlepsze w mieście! Dobra. Użyjmy instynktu. Załóżmy, że powiedziałbym Tasiek. To co wtedy mi odpowiesz? Chcesz pieczoną kaczkę? Zła odpowiedź. Dobra, gnoju. Zapytam raz jeszcze, bo może nie dosłyszysz. Gdzie jest gość, na którego mówią ptasiek? A co z tym łysolem? Gadaj. Proszę, nie znam żadnego ptaśka. Dobra. Pozbądźmy się. A temu jak można pomóc? Nie wiem. Dobra. Czyli jeden załatwiony. Zawsze miło widzieć kogoś w mundurze. Halo! No cześć! Tak, co? Nie, nie, jestem dobrze, dobra, smażone brukuwa. Chodźcie po swoje smażone brukuwa. Thank you.
Gdzie ten gość? Tutaj wydało mi się, że nie. To mi się tylko wydawało, że on tu jest. Najlepszy pies w Chicago. No fajnie. Gdzieś tam daleko jest ktoś. Dobra. Gdzie to było? Tam jest. No zaraz, gdzie on był? On gdzieś tam był za tym murem. No nic. Owoce morza, smażone w ruchu. Chodźcie po swoje smażone w ruchu warzywa. Buchejka, ale nie patrzcie, że tu nie ma. Boże, to jest sztuczny ogień. Tam jakiś jest. Tam gdzieś wchodzi na jakieś schody. Nieźle, ale kolory. Halo? Tu jakiś tam był też. Tam jest ten gość, patrzcie. Musimy się gdzieś tutaj przejść przez okno. Witam, panie władzo. Spróbujemy. Dobra. Punkt aktywny, znaczy aktywowany. Nie, tu nie zobaczy, nie. Dobra. Weźmy go. Gdzieś, żeby go schować. Tu jest miejsce do schowania. Okej. Okay. Ojejku, nie. Przykrywka spalona, kurde. Muszę zwiewać. Oj. Dobra, uciekliśmy chyba. Za darmo. Nie, uciekamy! No ładnie, no to teraz narobiłem. Uciekajcie od tego typa! Co za płuc. To, żem teraz narobił. No nie, nie ma sensu, musimy wczytać punkt kontrolny. Tutaj zaczekamy.
Dobra. Tego zostawimy. Dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Proszę stać w kolejce. Proszę. Oto reszta. Tu reszta. Świeże. Prosto z gospodarstwa. Śmiało. Jedzcie. Są pyszne. No cześć, gdzie jesteś? O, dajże spokój. Teraz ten. Ani śladów Taśka? Co takiego? Czego chcesz w końcu to środek nowego roku? Dobra, dobra, odezwę się jeszcze. Bądź dzielna. Halo? Nie rób nic takiego. Tak, skarbie. Idź na nasze miejsce, tak? Trochę tu głośno i lekko cię... Przyjadę tam do ciebie, jak tylko dam radę. Dobra, świetnie, skarbie. Nie, naprawdę super. Zadzwoń po kapelę. A, dobra, tak, tak, idź skarbie. Idź do kawiarni, za pół godziny. Nie mogę w tej chwili za bardzo rozmawiać. Dobra? To trochę tu kurwa głośno. Koło szkoły tańca. Nie słyszysz tego? No. Siema. Tak, jestem w China Town ze znajomymi. Chodź do nas. Dobra. Dobra. Tego się pozbędziemy na początek. I teraz zejdziemy sobie do piwnicy. Nie ma go w papierach, zero, nic. Po mojemu to jakiś były tajniak, a to oznacza, że tania skóry nie sprzeda, rozumiesz? Mój szef o to nie dba. Nieźle się tu urządziłeś. Przydałaby mi się jakaś sensowna spluwa albo dwie. Szykuje się grubsza sprawa. A jakby mnie to coś obchodziło? Hej, masz... Dobra. Niestety musimy ich wyeliminować. Dobra. Udało się. W miarę po cichu. Oczywiście broń musimy schować. Zapomniałem tego zrobić, ale okej. Okay. No i teraz musimy iść do wyjścia. Kupujcie dania, a czerwony księżyczka mało za darma. Za darma! Za darma. Tak, tu. Halo? Korzystnie sprzedam. Tak. Nie. Jak to, gdzie jestem? Jestem... Patrz, patrz. Tak, tu. Korzystnie sprzedam. No, jesteśmy przy wyjściu. Co dalej? Poszedł z tym kowbojem.
To jakiś naprawdę wredny typ. Myślę, że chyba poszli do centrum. Za późno 47. Muszę to zrobić już. Niech mi pan powie, panie Wade, co pan woli? Zmarnować kulę, czy znaleźć dziewczynę? Zegar tyka. Czyli żeśmy zaliczyli 88 800. No niestety, zauważono nas tutaj, no i jedno ogłuszenie było, więc stąd te minusowe punkty. No ale najważniejsze, że udało się skończyć tą misję. Dzięki, w takim razie ode mnie to tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś nie zrobił, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.